Witam wszystkich. Tu dziadek Janusz. Jestem w Gołdapi, a Gołdap leży nad jeziorem, jakby nie inaczej o nazwie Gołdap. Gołdap również leży tuż przy granicy z obwodem królewieckim. Postaram się pokazać co ciekawsze miejsca w tym mieście. Zapraszam. Tak wygląda rynek Gołdapi. No i tu mamy zegar słoneczny. Godzinę można odczytać. Nawet punktualny. Teraz udamy się, a właściwie ja wejdę na wieżę ciśnień, która ma 46,5 metra. Na szczycie wieży jest platforma widokowa, a w pewnym sensie piętro niżej mała kafejka, gdzie można co nieco zjeść i odpocząć. Gołdap, wieża ciśnień. Tu jest winda, ale winda jest B. Idziemy schodami. Ile kasy. O, o, o. Jesteśmy na wieży, trochę zaczyna kropić.
tu mamy konkatedra Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi. No i jestem nad jeziorem Gołdap, które było jedną z nielicznych atrakcji mojego pobytu tutaj. Za moimi plecami tężnie, które pokazałem wcześniej. Płyniemy sobie. Jezioro Gopło. No, przed nami bunkier z czasów II wojny. No i teraz wyjdziemy, zobaczymy. Idziemy, zaczynamy. O, tam daleko widać światełko, tam jest drugie ujście. A właściwie drugie wyjście. Idziemy tam. Hoppa. Tu jakieś zakamarki. Idziemy tam. Tak to wygląda. Lampka to jest z telefonu komórkowego, ale coś tam widać. Idziemy do światła. Trochę mokro.
Idziemy do światła. Opa. No dobra. No to już wychodzimy. Kto tam pika? No tak to wygląda. Z tyłu. Teraz przejdziemy się. No i cały bunkier przeszliśmy, z zewnątrz też pokazałem, jak on wygląda. No i jesteśmy na początku. To na razie tyle, pozdrawiam. No i to wszystkie atrakcje, które wam pokazałem teraz i wcześniej. I te wszystkie atrakcje tak naprawdę można obejść w jeden dzień. A ja, dziadek Janusz, byłem tutaj 3 tygodnie. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa. Też może jakieś resztki bunkru.